Spotkaliśmy się tutaj z panem Markiem Wilskim, kandydatem na stanowisko wójta w latach 2014-2018, aby porozmawiać na temat jego planów, a także w celu przeprowadzenia wywiadu przedwyborczego. Panie Marku, proszę kilka słów o sobie. Nazywam się Marek Wilski, tak jak już pani wspomniała, mam 49 lat. Wraz z żoną Agnieszką prowadzimy gospodarstwo sadownicze w miejscowości Pniewy. Mam dwóch synów, obydwu studiujących, jeden w Lublinie, drugi w Warszawie. Na początek chciałabym zadać takie pierwsze pytanie. Co skłoniło pana do ponownego kandydowania na urząd wójta? Przez wiele lat pracy w samorządzie gminnym w naszej miejscowości oraz wiele lat pracy w działach zamówień publicznych i dzięki temu zdobytemu doświadczeniu stwierdziłem, że warto wykorzystać byłoby ten potencjał dla naszych mieszkańców, mieszkańców naszej gminy Pniewy. To, co wiem na temat pracy samorządowej, kilku stanowisk, które przeszedłem w naszym urzędzie gminy, myślę, że mógłbym wykorzystać w pracy wójta. Jestem do tego dobrze przygotowany. Jak pan sobie wyobraża pracę wójta? Moim zdaniem praca wójta jest pracą przede wszystkim z ludźmi. Dobry wójt powinien słuchać, wykonywać, powinien otoczyć się zespołem ludzi, którzy będą go wspomagać w jego działaniach. Nie jest to praca dla indywidualisty, jest to praca zespołowa. Praca z radnymi, którzy są przedstawicielami poszczególnych okręgów, poszczególnych wsi, którzy najlepiej znają problemy swoich mieszkańców i są najbardziej wiarygodnym źródłem do podejmowania jakichkolwiek decyzji, zamierzeń, planów czy inwestycji, które w gminie można zrealizować. Powiedział pan wykonywać. Co chciałby pan takiego zrobić w gminie Pniewy? Co nie zostało zrealizowane albo zostało, ale chciałby pan to poprawić? Proszę pani, no z zamierzenia. Obecnie zaistniała sytuacja związana z rosyjskim embargiem stworzyła bardzo trudną sytuację dla mieszkańców naszej gminy, dla sadowników. Ich ciężka praca nie zostaje doceniona i w pierwszej kolejności moje plany działania skierowałbym na pomoc mieszkańcom w celu poprawy, ułatwienia sprzedaży ich produktów, ich owoców. W moim programie wyborczym, jednym z moich punktów, jest wprowadzenie towarów z naszej gminy, mieszkańców naszej gminy na nowo powstający rynek hurtowy owoców i warzyw w Białej Podlaskiej, w strefie przygranicznej 50-kilometrowej. I myślę, że gdybyśmy zaistnieli na tym nowym rynku ze swoimi dobrymi, doskonałej jakości owocami, znaleźlibyśmy rynek zbytu i zdecydowanie mogli poprawić własną sytuację materialną. Rozumiem rynek zbytu, ale to tylko takie jabłka, czy jakieś przetwórstwo jabłkowe też? Myślę, że w późniejszym okresie czasu na pewno wprowadzone zostaną wszystkie produkty i przetwory i do tego ten rynek będzie dążył, żeby nie byłby to tylko produkt czysty, że byłyby to soki doskonałej jakości produkowane na terenie naszego powiatu i w całym, prawda, tutaj w województwie radomskim. Warzywa, papryka, z których znane są okoliczne miejscowości Radomia. Także perspektywy przed rozwojem tego rynku są ogromne. Zaczynamy od jabłek, bo ten temat dla naszej gminy jest najbliższy, najbardziej doskwierający. Dobrze, to może takie już pytanie trochę z innej bajki. Według pana, jakie działania gminne powinny być wykonane w pierwszej kolejności? Tutaj pan powiedział o tym przetwórstwie jabłek. Czy jest tak jeszcze jest. Coś takiego poza tym? Bardzo istotnym i bardzo ważnym problemem, który zaistniał również w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch lat, jest problem komunikacji w naszej gminie i poprawy na linii urząd gminy mieszkańcy. Sami wiemy doskonale, że była możliwość uzyskania dużych środków finansowych, dofinansowania pomocy de minimis z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod warunkiem dobrego wypełnienia i przygotowania wniosków pomocowych, o które składali nasi mieszkańcy. To zostało niedopilnowane, otrzymało tą pomoc niewielu mieszkańców naszej gminy i śmiało mogę powiedzieć, że kilka lub kilkanaście milionów nie trafiło na nasz teren. Zostaliśmy tej pomocy pozbawieni. Pomogłoby to w zdecydowanym stopniu przetrwać ten trudny okres w wielu gospodarstwach, a tak wielu naszych sadowników będzie borykało się z problemem rozpoczęcia przyszłego sezonu opryskowego i utrzymania się w przyszłym roku. Powiedział pan, że te działania zostały opóźnione
że wpłynęło na to, że za późno została udzielona informacja rolnikom. Jak by pan w takiej sytuacji się zachował? Proszę pani, moim docelowym działaniem będzie stworzenie stałego stanowiska doradczego w naszym Urzędzie Gminy. Bezwzględnie takie stanowisko powinno powstać i osoba zatrudniona na tym etacie powinna zajmować się pozyskiwaniem przede wszystkim informacji ze wszystkich możliwych źródeł o każdej pomocy, którą nasi mieszkańcy mogliby wykorzystać w swoich gospodarstwach. Pieniądze unijne, które na lata 2014-2020 mają szansę trafić do polskich gospodarstw, muszą być monitorowane na okrągło. Tak jak monitoruje się przetargi w wielu firmach, tak u nas powinno być ciągłe monitorowanie tychże zamierzeń agencji, które mogą nam po prostu pomóc. I prozaiczna sprawa, dla wielu wypełnienie wniosku o dopłaty czy jakiegokolwiek wniosku pomocowego nie stanowi większego problemu, ale gro osób byłoby na pewno zadowolonych i szczęśliwych, gdyby taką pomoc uzyskali w tej centralnej instytucji w Urzędzie Gminy. Pomoc. Chciałby pan po prostu stworzyć jakąś taką instytucję, osobę, żeby wspomagała tych rolników? Tak, o takiej osobie myślę, która tylko zajmowałaby się po prostu tematem wyszukiwania pomocy dla mieszkańców, informowania dokładnego, propagowania tego w terenie, żebyśmy nie przegapili żadnej złotówki, którą moglibyśmy uzyskać i sprowadzić na teren naszej gminy. Nazwałby pan jakoś to stanowisko, czy... Wie pani, nazewnictwo już jest dowolne, czy nazwiemy to stanowiskiem samodzielnym, czy kierowniczym jakimkolwiek, to już nie jest istotne. Ważne, żeby spełniało ono oczekiwania naszych mieszkańców. Dobrze, rozumiem. Tutaj tak mówimy o gminie, a może skupmy się teraz na pana osobie. Co jest dla pana najważniejsze w życiu? Podejrzewam, że jak u wielu mieszkańców, wielu ludzi, ważna jest rodzina. Rodzina daje spokój, daje wytchnienie w codziennej pracy, w codziennych kłopotach. Rodzina daje wsparcie, przede wszystkim, kiedy człowiek wraca nieraz, mówiąc tak kolokwialnie, nabuzowany do domu. Ta rodzina daje taki moment wytchnienia, chwila rozmowy, jakieś, prawda, przytulenie się z żoną, porozmawianie z synami, którzy są bardzo obiektywnymi obserwatorami tego, co się dzieje. I zwracają często na wiele tematów swoją uwagę i moją uwagę, no jest bardzo korzystne i bardzo, bardzo takie pożądane. No co w moim życiu, proszę pani? No, jestem osobą jeszcze nie tak starą. Brakuje mi jeszcze kilkanaście lat do emerytury. W związku z powyższym chęć działania, chęć jakiegoś dalszego doskonalenia swoich umiejętności, chęć wykazania się w społeczeństwie na pewno istnieje i myślę, że to jest też bardzo ważne w moim życiu, jak u każdego. Poruszył tutaj pan temat rodziny. Jak pana rodzina pana wspiera w tym dążeniu do władzy? No tak jak już powiedziałem, dla mnie bardzo cenne są uwagi, które otrzymuję od swoich synów, bacznych obserwatorów tego całego życia. Są bardzo obiektywni. Ich nie ma większość czasu w domu akurat, bo obydwaj studiują. Jeden studiuje w Lublinie, drugi w Warszawie. Ale przyjeżdżając na te kilka dni wolnego, czy na weekend, czy nawet co dwa tygodnie, dużo więcej widzą niż ja, który przebywam tutaj na miejscu. No i wsparcie mojej kochanej żony, która w tej chwili tak samo mnie wspomaga, kiedy prowadzę tą kampanię, kiedy odwiedzam mieszkańców, kiedy nie ma mnie praktycznie w domu, kiedy pracując zawodowo też przebywam poza domem, a praca w gospodarstwie i wszystkie obowiązki spadają na jej barki. Nie narzeka, działa. Także dla mnie to jest bardzo duży i wspaniały element po prostu poparcia takiego. Czyli poparcie ma pan ze strony rodziny, żony. Widać po panu, że jest pan zadowolony z tego. Tak, tak, bo jest to bardzo ważne dla mnie. To nie jest to zresztą tylko słowa, tylko właśnie tutaj jest ten element jest bardzo istotnym elementem mojego życia. Rodzina przede wszystkim. Mhm. Rozmawiamy tutaj o rodzinie. Może przejdziemy tutaj do pana ulotki wyborczej. Bardzo proszę. Tutaj mi się wydaje, że większość osób na pewno zapoznała się z nią, ale mnie najbardziej zaintrygowała informacja o tym, tutaj przytoczę pana słowa. Chciałbym, aby w nowej kadencji każdy mieszkaniec gminy miał zapewnioną możliwość dostępu do internetu. Jak zamierza pan to osiągnąć? Proszę pani, przede wszystkim przez poprawę istniejącej infrastruktury okablowania telekomunikacyjnego. Przed wieloma laty sam wyrażałem zgodę na przeprowadzenie światłowodów przez swoją działkę,
światłowody miały przechodzić do następnych wsi i usprawnić działanie tego internetu na terenie naszej gminy. Przez kilkanaście lat nie dzieje się nic w tym temacie. Temat został zawieszony. My, żeby skorzystać z internetu, musieliśmy podłączyć się do istniejącego kablowania telekomunikacji. Sami wiemy, że prędkość naszego lokalnego internetu nie jest zbyt wysoka. Powstający w ostatniej chwili maszt telefonii, który ma rozwiązać problem łączności w naszej gminie i dostępu do, w jakimś tam stopniu do internetu, moim skromnym zdaniem jako pojedynczy maszt tego nie zrobi, a na pewno nie zrobi tego w każdym miejscu naszej gminy. W związku z powyższym powinniśmy pomyśleć, stworzyć, może nie szumnie nazywając programem, ale stworzyć jakiś projekt, który mógłby wspomóc rozwój tej właśnie infrastruktury światłowodowej na terenie naszej gminy. I wówczas problem internetowy by się rozwiązał. Powiedział Pan stworzyć projekt. Ma Pan na myśli jakiś specjalny, o jakiejś wyznaczonej nazwie? Czy... To znaczy nie. Myślę, że wie Pani co, jeżeli dojdzie już do zastanawiania się nad tym problemem, warto będzie pomyśleć o ludziach, którzy znają się na tym temacie. Skorzystać z pomocy innych ludzi, doradczych. Wiem, że w terenie są takie osoby naszej gminy, które podejrzewam poproszone o wytłumaczenie, wyjaśnienie, przygotowanie takiego programu czy projektu, na pewno nie odmówiłyby tej swojej pomocy, a wręcz pomagałyby nam na każdym kroku w takich działaniach. Czyli widzi Pan potencjał w naszej gminie do dalszego rozwoju. Tak jest. Dlatego też z jednym z moich punktów programowych jest również aktywizacja tychże mieszkańców do działań. Mają chęci, ale musi być centralnie ktoś, kto poinformuje pozostałych mieszkańców, a taki potencjał drzemie w Urzędzie Gminy, wśród pracowników, wśród komórek, które tam są. I jeżeli takie informacje centralnie będą rozprowadzane na terenie naszej gminy, czy bądź przez sołtysów, czy przez radnych, czy chociażby przez dzieci w szkole, bo jest to najwdzięczniejszy sposób dostarczania informacji rodzicom. Dorosłym można odmówić, ale dzieciom przeważnie się nie odmawia. Więc to jest bardzo dobry temat właśnie taki na rozpowszechnianie tych informacji o jakiejkolwiek działalności filmowej, teatralnej, wypoczynkowej, rekreacyjnej. Pomysłów jest dużo, ludzi też takich, którzy mają te pomysły, jest sporo w naszym terenie. Warto byłoby im umożliwić przedstawienie tego i realizację. Na pewno byliby zadowoleni. Jak by Pan miał zamiar realizować te zamierzenia, tę fotografię i tak dalej? Proszę Pani, no, można stworzyć pulę w Urzędzie Gminy, którą można było przeznaczyć na takie działania kulturalne na terenie naszej gminy. Można stworzyć stowarzyszenie, fundację, która rządząca się swoimi prawami mogłaby przeznaczać środki finansowe na takie zamierzenia. Prozaiczna sprawa, jest coś takiego jak Fundusz Sołecki. Często zagrabiany przez Urząd Gminy do tak zwanego worka drogi gminne. Tak naprawdę nikt nie wie, co to jest drogi gminne. To jest wszystko i nic. A gdyby z tego funduszu zakupić na przykład odpowiedni sprzęt do projekcji, odpowiedni sprzęt do prezentacji i organizować spotkania z mieszkańcami, z dziećmi, w niedzielę przed obiadem, po obiedzie, wieczorem jakiś klub dyskusyjny, klub dobrej książki, mamy dwie fajne biblioteki, gdzie są fajnie wyposażone. Znajdźmy tylko chętnych, którzy chcieliby z tego skorzystać, zaproponujmy im i myślę, że to by się nam udało. Mi się wydaje, że warto też, żeby zebrać taką grupę ludzi, żeby tutaj właśnie udzielała tej pomocy dzieciom, no bo w końcu dzieci, no to perła naszej miejscowości, naszej gminy, bo im więcej dzieci będzie wiedziało, oczywiście, tym będzie lepszy rozwój. Proszę Pani, patrząc też na gminy ościenne, mogę śmiało stwierdzić, że jako Urząd Gminy bylibyśmy w stanie zaproponować naszym dzieciom również zajęcia basenowe raz w tygodniu. Kiedyś temat był kontynuowany, potem został zaniechany. I myślę, że warto było o te dzieci zadbać, a raz na kwartał wybrać się z nimi do teatru. Możliwe jest to w gminach ościennych, dlaczego nie mogłoby być to u nas? Wróćmy do takiego po prostu postępowania. Dzieci to nasza przyszłość. Jeżeli zadbamy o nie teraz, to na pewno zaprocentuje to w późniejszym czasie. Dokładnie. Wyjazdy teatralne. Czy według Pana byłaby taka możliwość, że załóżmy, żeby gmina dofinansowywała? Myślę, że tak. Jest coś takiego jak Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to środki finansowe uzyskiwane od sprzedawców posiadających licencję na sprzedaż alkoholu w naszych sklepach i przy dobrym rozdysponowaniu na pewno gmina z tych środków mogłaby przeznaczać je na określone cele.
W jednym miesiącu mógłby być to basen, w drugim mógłby być teatr, są wyjazdy jakieś kolonijne. Dajmy szansę tym naszym dzieciakom zaistnieć na tej arenie, mimo że mieszkają na wsi, dajmy im równy start. Pomóżmy im po prostu. Mhm. Tutaj jeszcze też chciałam się odnieść do Pana tej ulotki. Chciałbym promować oraz wspierać wdrażanie alternatywnych źródeł energii. Jakie działania ma Pan zamiar podjąć w tym celu? Jako mieszkańcy tej gminy wiemy, że pojawiały się w ostatnich latach firmy proponujące technologię grzewczą z solarów montowanych na naszych dachach. Są możliwości pozyskania inwestorów mogących przerabiać to, co w naszych sadach pozostaje jako nieużytek. Pozostają gałęzie, które każdy w cięciu letnim grabi i wypala. A tyle mówimy o zmniejszeniu w tej chwili emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Polska została zobligowana do kolejnych jakichś tam, prawda, ograniczeń. Ale są firmy, które z tych naszych gałęzi byłyby w stanie stworzyć zakład przetwarzający, produkujący później z nich brykiet opałowy, gdzie dostawcy tego towaru mieliby na pewno jakieś bonusy, bonifikaty przy zakupie tychże materiałów opałowych. Wykorzystanie technologii solarowej, owszem, jest bardzo modne na dzień dzisiejszy, ale myślę, że trzeba by było przeprowadzić dokładne dialogi technologiczne, techniczne z firmami, które oferują. Porozmawiać z osobami, które już taką technologię u siebie mają, czy faktycznie sprawdza się to, żeby nie rozpocząć czegoś, co w pewnym momencie nie będzie przynosiło zadowolenia mieszkańcom. Mhm, tutaj powiedział Pan o solarach. Czy jeszcze są jakieś takie źródła energii, które w przyszłości chciałby Pan wykorzystać? Proszę Pani, myślę, że dobre zmiany, dostosowanie naszego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie zgody mieszkańców i odpowiednich organów ochrony środowiska umożliwiłoby u nas zastosowanie technologii wiatrowej. Badania przeprowadzone w okolicznych tutaj terenach potwierdziły, że ilość wiatru, czyli tak zwana róża wiatru, która tutaj u nas występuje, jest wystarczająca do tego, aby taka elektrownia wiatrowa, a wręcz nawet farma mogła powstać. W związku z powyższym też można byłoby prowadzić rozmowy z inwestorami, którzy z taką technologią weszliby na nasz teren. Mhm. Czyli zauważyłam, że Pan dąży do tego, żeby jakoś jak najlepiej rozwijać tą naszą gminę. Bo tutaj słyszymy o farmach wiatrowych i o solarach. Mówimy o tych źródłach alternatywnych. Czy jest jeszcze coś takiego w tej gminie, co należałoby poprawić? Myślę, że tak. Startując chociażby jako kandydat na wójta, widzę wiele rzeczy, które dałoby się jeszcze zmienić i poprawić. Chociażby prozaiczną sprawą brak bankomatu w naszej gminie. Mieszkańcy muszą jechać bądź w stronę Mszczonowa 19 km, lub do Grójca 10, lub do Tarczyna, prawda, 15 km. I myślę, że w dobie dzisiejszych nowoczesnych czasów bankomat bezwzględnie jest po prostu potrzebny w naszym terenie. Sprawa bezpieczeństwa w naszej gminie. Przejście na drugą stronę ulicy w godzinach szczytu, nazwijmy to tak, przy Urzędzie Gminy w Pniewach, graniczy nieraz z cudem. Jest to bardzo ryzykowne i niebezpieczne dla mieszkańców. W związku z powyższym wprowadzenie jakiejś regulacji świetlnej, która mogłaby spokojnie pozwolić mieszkańcom na przejście tej drogi, a jednocześnie spowolniłaby ruch. Niekonieczne są wówczas fotoradary, wystarczyłyby po prostu sygnalizacja świetlna. Tutaj też zastosowana technologia byłaby skonsultowana przez odpowiednich fachowców, zaproponowane rozwiązania mogłyby zostać wtedy zastosowane w tym miejscu. Tutaj mówimy o bankomatach, czyli po prostu widzi Pan jakiś dalszy rozwój gminy, tutaj działania. Widać też w Panu zapał do działania, do rozwijania tej naszej gminy, która jest no, niby rozwinięta, ale też po prostu brakuje jej takiego impulsu do jeszcze lepszego rozwoju. Nie wiem, chciałby Pan coś dodać jeszcze od siebie? Proszę Państwa, mogę skomentować to wszystko jednym zdaniem. Jeżeli myślimy o dalszym rozwoju, to potrzebujemy zmian. Dajmy szansę ludziom nowym, którzy są przygotowani do prowadzenia pewnych działań. Zaufajmy. Chociaż na jedną kadencję. Dobrze, rozumiem. Dziękuję.
To dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.